Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj moim gościem Dobrosława Bińkowska, współwłaścicielka hotelu restauracji Indygo i zarządzająca hotelem na co dzień Joy Inn. Dzień dobry. Dzień dobry. Według rządu do końca stycznia, na pewno do końca stycznia, nie możecie dalej działać, jeżeli chodzi o hotele i restauracje. No właśnie, co pani na to, co to dla pani oznacza? Tak naprawdę jest pani połączeniem i hotelu, i restauracji. No właśnie, co to za wyrok tak naprawdę? Chyba możemy śmiało tak powiedzieć. W najmniej fortunny, jak z możliwych sposobów, łączę obie branże, branżę Horeco. Więc zarówno jako osoba zarządzająca personelem kilkunastoosobowym, jak i współwłaściciel restauracji, też mająca w zespole kilkanaście osób, no mam poniekąd związane dzisiaj ręce, bo no jeszcze ewentualnie działalność restauracji jest o tyle możliwa, że podtrzymywana, że sprzedajemy na wynos, o tyle hotel jest zamknięty na głucho. Co prawda jest bardzo krótka rządowa lista osób, które mogą korzystać z usług hotelarskich, natomiast jest ona na tyle krótka, że no od początku stycznia nie zdarzył nam się taki gość. Co to dla nas oznacza? No jest to tak naprawdę przedłużający się stan agonii tej branży, bo bezlitośnie naliczane nam są co miesiąc rachunki za media, za różne usługi, z których i restauracja, i hotel nadal korzystają. Tak jak wspomniałam, mamy cały czas zespół osób, które no, zarabiają na swój chleb. Jasne. A po stronie przychodowej albo zero, albo coraz mniej. No właśnie, jeżeli chodzi o emocje, które dzisiaj pani ma w sobie, biorąc pod uwagę no oczywiście utrzymanie rodziny z jednej strony, ale po drugiej stronie też los pracowników, których ma pani pod sobą. Więc tak, to codziennie jest kładzenie na szali tego, czy bardziej ponoszą mnie emocje i jestem wściekła na tą sytuację, czy no moim obowiązkiem moralnym jest utrzymywać pracowników. No i zwycięża to drugie. Pewnie gdyby było tak, że pracuję tylko i wyłącznie na swój własny rachunek i to tylko i wyłącznie mój własny byt zależy od tego, czy restaurację utrzymać w takim stanie, jak jest w tej chwili, czy ją otworzyć, narażając się na kary, to podjęłabym decyzję o otwarciu i narażeniu się na te kary. No, niestety świadoma konsekwencji na razie utrzymuję wspólnie z moimi przyjaciółmi, z którymi prowadzę tą restaurację, decyzję o nadal sprzedaży tylko i wyłącznie na wynos. Ale czy ta decyzja może się jakoś zmienić, jeżeli ta sytuacja się będzie utrzymywać? No nie wiemy tak naprawdę, jaką rząd podejmie decyzję w kolejnych dniach. Oczywiście, że może. To jest obrazowo i metaforycznie, to czuję się jak taki czajnik, w którym woda już zaczęła wrzeć, a naprawdę niewiele brakuje, żeby pokrywka na tym czajniku zaczęła podskakiwać. Para uchodzi już absolutnie z każdej możliwej strony. Sytuacja jest kłopotliwa, trudna, dramatyczna, a tej dramaturgii dodaje fakt, że rząd nie stawia nam żadnych perspektyw, realnych perspektyw czasowych, tylko metodą zabawy trochę wchowanego, trochę w kotka i myszkę przedłuża nam o kolejny tydzień, dwa, trzy. To jest niepoważne. To wynika dla mnie jest to totalny brak szacunku dla pracodawców, dla pracowników, dla całej branży. A jeżeli chodzi o tarcze antykryzysowe, którymi rząd się dzisiaj chwali, które mają pomagać przedsiębiorcom i młodym, i tym już doświadczonym. No właśnie, jakby pani, skorzystała pani z tych tarcz? Próbowała pani może korzystać z tych pomocy? Znowu metafora, bo uwielbiam metafory i one obrazują dość mocno. To z tymi tarczami jest trochę jak z Yeti. Ponoć są, ponoć istnieją, ponoć ktoś je nawet widział, wielu o nich pisało. I na tym koniec. Historii przedsiębiorców, osób, które pracują w gastronomii czy prowadzą lokale gastronomiczne jest, myślę, nieskończoność. Jedną z takich historii jest historia naszej restauracji, którą uruchomiliśmy
na przełomie czerwca i lipca tego roku. Czyli żadna tarcza nas nie obejmie, ponieważ nie mamy odniesienia do zeszłego roku. Co nie zmienia faktu, że w naszej restauracji pracują prawdziwi ludzie, którzy potrzebują kupić prawdziwy chleb i nakarmić prawdziwe rodziny. Dla rządu ci ludzie są najwyraźniej nieistotne. Mhm. Jakiej pomocy od dzisiejszej władzy oczekiwałaby Pani jako przedsiębiorca, jako głowa rodziny, no i też właścicielka firmy, współwłaścicielka firmy, która ma pod sobą kilkadziesiąt osób? Bez żadnej arogancji nie potrzebuję pomocy od rządu, nie potrzebuję, żeby dawał mi jałmużnę. Potrzebuję, żebym mogła prowadzić rzetelnie i uczciwie biznes i zarabiać na koszty, żeby moi pracownicy pracując wiedzieli, po co to robią. Potrzebuję mieć wiarę w to, że jeżeli nakładane jest na mnie jakieś obostrzenie, to ono wynika z badań, z wniosków naukowców na przykład. Polska Izba Hotelarzy wystąpiła do rządu z prośbą o udostępnienie wyników badań, na podstawie których cała choreka została ograniczona. Do dzisiaj minister Gowin takich badań nie przedstawił, no, co należy wnioskować, chociaż jestem z tym ostrożna, że takie badania po prostu nie istnieją. I jeżeli już będziemy tak bardzo skrupulatnie chcieli zastanawiać się nad tym, jakie jest rzeczywiste zagrożenie, które niesie ze sobą restauracja czy hotel, to znowu tym razem odwołam się do pewnego porównania. Chciałabym, żeby pan minister pokazał mi jeden tak dobrze utrzymany w czystości i zdezynfekowany tramwaj, jak jest zdezynfekowana i odkażona restauracja, bądź teraz odwołując się do hoteli, jeden tak dobrze utrzymany w czystości, zabezpieczony i pozostający w reżimie sanitarnym kościół, jak w takim reżimie sanitarnym pozostaje hotel. Czyli Pani jako przedsiębiorca dzisiaj po prostu tylko czeka na to, aż będzie mogła zacząć działać? Normalnie żyć. Dokładnie tak. Okej. A jeżeli chodzi o kary finansowe, o których już wspomnieliśmy, pojawiły się myśli, żeby jednak spróbować otworzyć hotel, jednak spróbować otworzyć restaurację. Coś jeszcze powstrzymuje? Pani redaktor, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli konsekwencją miałoby być zablokowanie nam kont bankowych i doprowadzenie do no już tak naprawdę totalnej śmierci biznesowej, to tak jak powiedziałam, jeszcze moment, ta przykrywka na czajniku trzyma się, ale ona już podskakuje bardzo intensywnie. A jakby Pani oceniła takie działania ze względu na innych przedsiębiorców, którzy dzisiaj właśnie mówią wprost, otwieramy się? Ja jestem z nimi, będę wspierać, jeśli będą potrzebować jakiejkolwiek mojej pomocy, to zawsze pomogę, bo uważam, że no tak jak powiedziałam, tych przypadków, tych scenariuszy, tych różnych historii życiowych jest tak bardzo dużo, że nie miałabym śmiałości żadnego z tych przypadków oceniać, negatywnie oceniać. Jeżeli podejmą tak dramatyczną i trudną decyzję, to ja będę za nimi stała i będę ich w tym wspierała. Przypomnijmy jeszcze na koniec koszty utrzymania miesięczne. Mówimy tylko o kosztach miesięcznych. Zarówno hotelu, jak i restauracji. Jakiego rzędu to są hotele? Jakiego rzędu to są ceny i kwoty? Żeby nasi widzowie mogli sobie to są od poziomu minimalnego kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. I z takimi problemami musimy przypomnieć naszym widzom, że borykacie się od prawie roku. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o działalność hotelu, widziałaby to Pani tak, jak to było do pewnego momentu, czyli goście biznesowi, czy już całkowite otwarcie by Wam tylko pomogło? Z pełnym rozsądkiem, z zachowaniem da się to naprawdę reżimu sanitarnego, oczywiście, że tak. I to zostało zorganizowane. I hotele przestrzegały zasad higieny od zawsze. Weszły bardzo łatwo w wszystkie wymogi, obostrzenia te sanitarne i z całą pewnością będą to utrzymywać w trosce o swój personel, o swoich, czy w tej kolejności swoich gości, swój personel i swój biznes. Dokładnie ta sama sytuacja dzieje się w restauracjach. Nie widzę powodu, żeby rozgraniczać na gościa biznesowego i turystycznego, ale to zupełnie na inną dyskusję.
gość jest dla nas gościem, o każdego dbamy tak samo. Mhm. A jeżeli chodzi o to, jak ta sytuacja może wpłynąć na przedsiębiorców, na ludzi, którzy mają małe biznesy, niekoniecznie wielkie korporacje. No właśnie, taki rok i nadal sytuacja, która trwa, jak może na nich to wpłynąć? No dramatycznie. Ja jestem daleka od... Albo byłam daleka od różnych teorii spiskowych, ale przyglądając się temu, co nas dzisiaj spotyka i co się dzieje... Trudno to odeprzeć. Trudno to odeprzeć i trudno mieć, pozbyć się wrażenia, że właśnie tych małych przedsiębiorców chce się w jednym pociągnięciem ostrza no po prostu wykończyć. Czyli dzisiaj jedyne, co możemy zrobić, to po prostu wspierać hotelarzy i restauratorów. Zdecydowanie tak. Jak pani może, jak państwo mogą, każde wsparcie jest naprawdę na wagę złota, bo to bez nadmiernego patosu, to naprawdę jest walka o przeżycie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem była Dobrosława Binkowska. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.